te badania, na które dostałam grant ERC, to są badania nad takim specjalnym typem gwiazd zmiennych. My te gwiazdy zmienne znamy już od dawna. To są zmienne długookresowe. One się nazywają LSP, od Long Secondary Periods. I od dawna nie było do końca wiadomo, z czego wynika ich takie, a nie inne zachowanie. W gwiazdach LSP są dwa rodzaje zmienności. Jeden rodzaj zmienności to są pulsacje, bo generalnie wszystkie gwiazdy w pewnym momencie swojej ewolucji zaczynają pulsować. Ale w gwiazdach LSP obserwujemy jeszcze drugi rodzaj zmienności, która wynika z tego, że jeden obiekt jest zaśmiewany przez drugi. Czyli jak jeden obiekt przysłania drugi, no to troszeczkę spada jasność, a później sytuacja się powtarza, kiedy zamieniają się miejscami. I mój grant będzie polegał na tym, żeby taką hipotezę zweryfikować, czyli żeby się upewnić, bo są też alternatywne hipotezy, o których pewnie długo można by było mówić. Natomiast chodzi o to, żeby się upewnić, że rzeczywiście tam są, że te gwiazdy to są układy podwójne. I jeśli byłyby to układy podwójne, to z różnych parametrów astrofizycznych nie da się zrobić tego tak, żeby to były obiekty inne niż dawne planety. Tutaj chodzi o masy, o prędkości radialne, ale generalnie to byłyby obiekty, które kiedyś były planetami, ale urosły, teraz są już troszeczkę większe, więc tutaj często mówię, że dawne planety. A gwiazdy te to są takie już bardzo stare gwiazdy, w tym sensie, że może nie stare w sensie wieku bezwzględnego, ale stare w tym sensie, że kończą już swoje życie. Czyli takie gwiazdy pod koniec życia, olbrzymy, mają bardzo silny wiatr gwiazdowy, więc tracą materię poprzez wiatr i ta materia miałaby szansę opaść na towarzysza, który obiega taką gwiazdę i przez to ten towarzysz mógłby urosnąć. I to jest nasza hipoteza, że to była kiedyś planeta, a teraz jest to brązowy karzeł, a stało się to właśnie w ten sposób, że planeta urosła poprzez materię z wiatru gwiazdowego. Tutaj w tym projekcie będziemy zarówno analizować dane obserwacyjne, dane optyczne, dane podczerwone, także dane spektroskopowe, ze wszystkiego, co możemy zdobyć. Chodzi o to, żeby dla jak największej liczby gwiazd mieć jak najwięcej informacji. I to taka część obserwacyjna, żeby zbadać właściwości tych gwiazd od strony obserwacyjnej, żeby zbadać to, czym jest towarzysz gwiazdy, czy to rzeczywiście jest ten brązowy karzeł, jaka jest ta chmura pyłu, więc tutaj takie obserwacje są bardzo ważne. Natomiast druga część projektu to jest modelowanie teoretyczne, bo musimy się upewnić, czy modelując takie układy poprzez modelowanie magnetohydrodynamiczne, jesteśmy w stanie odtworzyć to, co widzimy. Czyli zaczynamy od tego, że jest gwiazda i planeta. Gwiazda ma swój wiatr, który opada na planetę. I czy ta planeta rzeczywiście jest w stanie urosnąć po jakimś czasie do rozmiarów brązowego karła, który w tych układach obserwujemy. Także obserwacje muszą się zgodzić z teorią, także ten projekt będzie szedł dwutorowo i na koniec, mam nadzieję, otrzymamy odpowiedź: tak, da się to zrobić.